sytuacja była trudna. Zastanawialiśmy się poważnie nad tym, czy organizować zawody w związku z zagrożeniem COVID-em. Zrezygnowaliśmy z Mistrzostw Europy, ponieważ no, tamto zagrożenie i dla zawodników, i dla organizatorów było dość duże i postanowiliśmy, że jednak zrobimy Mistrzostwa Polski. Sezon i cały rok zwariowany, no co tutaj dużo mówić. Bardzo długo czekaliśmy na te zawody i cieszymy się, że się udało. Jestem bardzo wdzięczny organizatorom, że oni tą imprezę zrobili i doprowadzili to do skutku, że tutaj to się wszystko odbywa, bo naprawdę jeszcze nawet myślę miesiąc temu nie wiedzieliśmy, czy w ogóle łódki dotkną wody w tym roku. Do końca nie było wiadomo, jak ten sezon się ukształtuje. Niedawno widzieliśmy jeszcze kalendarz, gdzie mieliśmy zaplanowane 5 wyścigów, jeden po drugim, co już wydawało się ciężkie do zrealizowania. Znowu kalendarz zmodyfikowany. W dniu wczorajszym decyzja, iż odbędzie się wyścig Mistrzostw Świata pojedynczy w wszystkich jedownicach w pierwszy weekend października. Musimy zbierać się i to bardzo szybko, żeby być gotowym na 100%. Jesteśmy tak wygłodniali, jeśli chodzi o ten sezon, że no, olbrzymie brawa dla organizatorów i dla ludzi, i dla federacji, że my to robimy, ponieważ trzeba nadmienić, że bardzo wiele federacji europejskich skasowała wszystko, co możliwe w tym roku, a my jednak te zawody mamy. Jest pogoda piękna, naprawdę bardzo fajne miejsce. Bardzo się cieszę, że możemy tu być razem w końcu. Akwen cudowny. Pogoda. No i same zawody sympatyczne. Małe, bo to jest dla młodzieży przede wszystkim. My jesteśmy tu do towarzystwa, ale bardzo fajnie. Trzcianka jest bardzo fajna. Zresztą w ogóle Wielkopolska jest bardzo fajna. Ja mam pierwszy raz okazję w Trzciance uczestniczyć w zawodach. Bardzo mi się podoba. Przyjeżdżałabym tu częściej. Myślę, że z 18 lat nie było tutaj zawodów, więc czas najwyższy było wskrzesić Trzciankę. A ponieważ, no tak jak wszyscy wiemy, Sebastian oprócz Mistrzostwa Świata jest również mistrzem w organizacji, to postanowiliśmy wykorzystać to i spotkaliśmy się tutaj w tym roku na Mistrzostwach Polski, żeby zrobić mu próbę generalną i mamy nadzieję, że w przyszłym roku zagoszczą tutaj do Trzcianki i Mistrzostwa Europy. Dopiero wzięli się do roboty, ale dobrej roboty. Z burmistrzem, jest tych panów działaczy, którym się to chciało. No i bardzo dobrze. I to jest przykład dla innych. Tu trzeba powiedzieć o tym, że chcemy zapromować wszystkie klasy, jakie tylko są. Niech pokażą się na wodzie, niech ludzie, którzy będą tutaj na brzegu, być może ktoś znajdzie coś dla siebie i bardziej forma promocyjna niektórych klas, tak jak powiedziałeś, GT30, OSY400, to są Mistrzostwa Polski, reszta promocyjne na dzisiaj, ale fajnie, bo przynajmniej fajnie spędzimy czas, zresztą pogoda też świetna, no i przede wszystkim Trzcianka jest świetna. Te zawody są trochę traktowane też jako trening, ale też jako takie kompendium wiedzy, które można zdobyć. Ponieważ jeżeli pojedzie ktoś na zawody międzynarodowe do innych krajów, to tam nie będzie przebacz, nie będzie zmiłuj i tam będą wszyscy traktowani równo i według regulaminu. Ruszyli zawodnicy. Ciężko było. Dzięki panu Jackowi zdobyliśmy trochę doświadczenia, jak i adrenaliny. Trochę nam ciśnienie skoczyło. Nie sądziliśmy, że aż taka będzie konkurencja tutaj. Percepcja nie ma płci i to głównie o to chodzi. O to, żeby po prostu obserwować sytuację, umieć wykorzystywać okazję do tego, żeby gdzieś tam się do przodu przedostać. Czy łatwiej, czy ciężej? Myślę, że u kobiet to może być o tyle cięższe, że my się bardziej denerwujemy, tak? Ale już z czasem to przechodzi. To jest mój drugi wyścig. Ogółem w klasie GT30. Pierwszy był na Łotwie. Też dobrze nam poszło. I teraz walczymy o Mistrzostwo Polski. Już co, OSY zrezygnowałem, już nie będę jeździł w klasie OSY, ale mój mechanik jeździ na moim sprzęcie. Uszykowaliśmy tutaj ten sprzęt, mieliśmy trochę czasu. Zrobiliśmy jeden motor, drugi motor, postawiliśmy łódkę pod niego, tam się trochę zmieniły przepisy, zwiększył się limit wagowy. Moje ostatnie zawody były 8 lat temu. Kończyłem w Myśliborzu.
No i plan jest taki, że będę dalej to kontynuował. Jeździ dalej, właśnie się ścigał. Też musi ciarka godnie zastąpić. Dwa biegi już są za nami, dwa biegi wygrane. Myślę, że w dobrej, może nie w jakiejś bardzo licznej stawce, ale w dobrej, no bo Grzesiu Stępniak jest wicemistrzem świata aktualnym, więc a odjeżdżamy mu dosyć znacznie, więc no myślę, że przygotowania poszły w dobrym kierunku. Wcześniej wiedziałem, że to jest piekielnie szybka łódka, co Czarek pokazał w podzieży na zawodach wygrywając, gdyby nie ten cholerna dyskwalifikacja. No, jest maszyna piekielna, dobrze. Jest super szybka. Szczerze, tak w sekrecie, to całą noc nie spał. No, podobno tylko na dwie godziny zamknął oczy, więc naprawdę był rozemocjonowany tutaj tymi zawodami i cieszę się też, że mógł tutaj wystartować, że tutaj startuje. Bo się co chwilę budziłem, druga, trzecia, czwarta i o szóstej był wyjazd, także no nie szło zasnąć. Przyjechali tu, myśmy mieli trening, myśmy jechali na tyle, ile można. Ale niezależnie od tego, pan Sebastian ciął, ile wlazło. Bo w końcu jest mistrzem świata i ma taki obowiązek. Po prostu pan Heniu się nie daje. Tak łatwo, ja też się nie daję łatwo, więc dlatego tak wyszło. Nie, normalnie jechaliśmy to, co mieliśmy jechać, każdy jechał swoje. Rzeczywiście dużych różnic w sprzęcie nie ma. Widziałem, że stanął, ale dlaczego, nie wiem. Także no, trzeba byłoby pana Henia zapytać. Możemy zapytać tutaj. Panie Heniu, co się stało? Nie wiem, co się stało. Byłem za chytry, skręciłem w miejscu i tak się to kończy. Każdy, kto jest chytry, źle kończy. Ja się bardzo cieszę, że tymi zawodami tutaj we współpracy z taką ekipą oraz samym związkiem oczywiście motorowodnym wróciliśmy na tą motorowodną mapę Polski.